Proszę Państwa, pierwsza walka. 15-latek z Warszawy, Kamil Wójcik, kontra 14-latek z klubu Sicario z Koszalin. O 10 cm wyższy Wójcik. Waga identyczna teraz, jak spisze się w tym rewanżowym pojedynku z Sobczakiem, który zaczyna agresywnie. Sobczak tak od początku postawił na atak. Trochę nisko pokolona głowa, sędziemu już zwrócił uwagę. Wójcik, dobra praca nóg. Cały czas łapie Sobczaka takim długim lewym sierpowym. No i proszę, to jak realizuje? Prawy chciał Grzegorz Proksa i lewy sierp. I było to. No, duży potencjał, jak tak rozmawiałem z Grzegorzem, bo na co dzień z trenerem Ustinem pracują z Wójcikiem, no, że duży potencjał ma, ale nie tylko bokserski, także Przemek muzyczny, uzdolniony chłopak. Tak, chodzi do szkoły muzycznej, powiem ci, że nie powiem. A to jest okazja, żeby się pochwalić, że ja też 5 lat chodziłem do szkoły muzycznej, uczyłem się grać na skrzypce. O, proszę. Ale nic z tego nie wyszło, może na szczęście dla świata muzyki. No, teraz przyjął prawie sierpowy od Sobczaka, ale następny już przyjął uderzenie na gardę. Jest głowa. O, i kolejny mocny prawy spadł na szczękę Igora Sobczaka. Zwycięzcą tego pojedynku przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje Kamil Wójcik. No nie mogło być inaczej. Kamil Wójcik wygrywa